Elo, elo! Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z waszej ulubionej gry! Nie wiem, czy wymyśliłem do tego odcinka jakikolwiek clickbait, miejmy nadzieję, że tak. W każdym razie pamiętajcie, że oglądając odcinki z Shake the Fidget wspieracie mnie, wspieracie mój kanał. Link do gry znajduje się w opisie. Zostawcie jakiegoś lajka, komentarz, żeby było miło mi. Pamiętajcie, wspieranie kanału dla mnie jest dobre. I co się wydarzyło od ostatniego razu? Jak pamiętacie, przy... Koncie troszkę mi pomaga Alex, to i Alex ma taką zasadę, że pomimo tego, że prosiłem go, żeby zostawiał grzybki, to często je przeadwyśmiela. No, więc jak widzicie, grzybków nie mam, dlatego sobie dokupimy troszkę grzybków na potrzeby dzisiejszego odcinka, to sobie wykupimy ten pakiet. Dobra, i grzybki zostały kupione, doskonale, mamy troszkę grzybków, żeby nagrać dzisiejszy emocjonujący odcinek. No i klasa, i o to chodziło, co nie? O to chodziło, generalnie... Tutaj przypominam, że awanturniczość wykorzystana. No, ale na pewno coś z tymi grzybkami zrobimy i ocenimy, jak nam idzie, co nie? I jak Alex zarządza naszym kotem, czyli kolejny odcinek z tego, żeby ocenić, jak mu idzie. No tak, jeśli chodzi o pupile, tutaj została już mała poprawa, czyli pomimo tego, że zła inwestycja na początku, teraz już troszkę lepsza inwestycja. Zostało tak jak prosiłem, tak zostało zrobione. Moja postać, no co, trzyma się całkiem nieźle. Tu widzimy kilka rzeczy, które możemy na pewno, na przykład, dać zwiadowcy, co nie, co są lepsze. I generalnie musimy tak do takiego stanu doprowadzić, widzę, że tutaj to nie jest doprowadzone, żeby każdy z superbohaterów miał klejnoty. A widzimy, że są takie momenty, kiedy faktycznie ci superbohaterzy klejnotów nie mają. Więc to jest pierwsza rzecz, którą będziemy musieli natychmiast naprawić. Zobaczmy, jak w gildii. No, w gildii nie za dobrze mi idzie, no trudno. Jak to się mówi, nie jestem przynajmniej ostatni, ale faktem, że troszeczkę jestem z tyłu. Miejmy nadzieję, że uda się sprawnie nadgonić. No, i grunt, że jako tako chyba mimo wszystko nie jesteśmy najgorsi, więc chyba jest dobrze, ale... No cóż, to mogło być lepiej, no nie mówię, że nie. Mogło być dużo lepiej. Ja patrzę, jak w ogóle w sale chwali wygląda to. Gildie twierdzy, no w twierdzy daleko. Miejmy nadzieję, że się troszkę uda nadgonić pupile. No i podziemia. W ogóle udało się odblokować podziemia. No i teraz będziemy robić w pierwszej kolejności, co trzeba inwestować. To wiadomo, że jest serce ciemności. Jest serce ciemności. Ja to najchętniej bym od razu pominął, po to, żeby zbudować od razu ekstraktor dusz. Bo te wszystkie inne pozostałe rzeczy nie są aż tak bardzo istotne, trzeba przyznać. Najważniejsze to jest właśnie serce podziemi, ekstraktor dusz. Takie jest moje zdanie. No i wiadomo, trener gladiatorów jest ogólnie ważny, ale te dwa są najważniejsze, dlatego że one powodują, że po prostu tych dusz się jak najwięcej zdobywa. To będę musiał też wspomnieć Alexowi, żeby on o tym wiedział. Dobra, no to tak, tak wygląda. To jeszcze zobaczmy, jak wygląda twierdza z zewnątrz. Kopalnia kolejna na 10 poziomie, kwatera robotników. Tutaj zbierzmy, tu zbierzmy, tu się nam produkują żołnierze. Po co tych łuczników stworzyłeś? To Alex, to kurde, mówiłem, że nie twórz obrony. Nie bronimy się w tej wersji gry. No co za człowiek, co nie? Proszę go, żeby się nie bronił. To nie, musiał się bronić. Dobra, zobaczmy w takim razie po kolei może arena. O, zobaczmy, jak tu nam idzie. Tu nam widzimy, że pomału lecimy. Runy, no myślę, że to będzie trzeba przerunować elegancko. Dobra, ja już to przerunuję, żeby już było przenurowane. Mamy dużo run. I tu widzimy, że jest już troszkę też fajnych ulepszeń, więc jakoś tak to pomału idzie. Pomóc w czymś? Niestety pomału. Dobra, zobaczmy teraz, jak idzie zbrojownia. To mnie interesuje, Gabin Maniny, tutaj ten, loszki jak idą. No, jak widzicie, loszki jakoś tak idą, ale chyba wolno, co nie? O proszę, już i myk pokonany na start. No i pięknie, ja to zaraz kopię dupę następnym. O, widzimy, że jest wyzwanko. O, jest siłacz już, siłacz, ale ładnie jednego pokonaliśmy, dobra. No tak, przede wszystkim trzeba tutaj ulepszać naszych gałganów. To tak, to że to trzeba wymienić, to jest oczywista oczywistość. Bo tutaj widzimy, że dużo lepsze obrażenie od tego, więc ulepszymy to. Idziemy do zbrojowni, miejsca klejno, trochę mało grzybków mam. Ja wiem o tym, że mam mało grzybków, ale od biedy może być.
Obrażenie zimne, obrażenie błyskawic, jeszcze lepiej, odzyskaj klejnot i sru. Dobra, i teraz mamy troszkę lepszą tą. To damy do naszego wojownika, bo też widzimy, że tutaj ma slocik, dobra. Co? Co ty mu to dałeś? Szczęście do wojownika, ale żeś tu walnął, palnął. No, za mało klejnotów mamy, dobra. To, dobra, weźmy trochę, na moje nieszczęście. To trochę kosztuje, a ja aż tyle diamentów nie mam. Same domaga. Dobrze, to się też tutaj widzimy, że się przyda, bo mamy kilka slotów wolnych. Miejsca klejnot, sru. Swoją drogą zobaczmy, czy coś jest do wymiany, bo może się okazać, że coś jest do wymiany. Kapelusz, jest parę rzeczy, które można wymienić, dobra. Teraz tak, dajmy tu miejsce na klejnot i dajmy tu miejsce na klejnot. No i zaraz wykorzysta wszystkie grzybki, które ciężką krwią kupiłem. No ale czasami tak bywa. No i co? I inteligencja. I to widzimy, że możemy to już wymienić. To w sumie fajnie by było wymienić, bo widzimy, że jest dużo lepsze. Więc dobra, wymieńmy to. Miejsce na klejnot. No troszkę to kosztuje, nie powiem, że nie. Dobra. To troszkę jest lepsze, to na razie nie może. Co tu jeszcze mamy? Inteligencja. Inteligencja to mnie nie interesuje. Dobra, zobaczmy. Bardzo ważne, to muszę mu powiedzieć, żeby nie nakładał rzeczy z toalety, bo rzeczy z toalety nie opłaca się ulepszać. To też muszę powiedzieć, niestety widzimy, że tutaj straszny błąd popełnił, bo jest to broń z toalety i jest... jest mocno ulepszona. Będę musiał mu o tym wspomnieć, że to niestety się, te dwie rzeczy się wykluczają. I to jest bardzo, bardzo ważne, bo nie opłaca się generalnie ulepszać rzeczy, które są z toalety, bo potem przy rozmontowaniu nie odzyskuje się tych kryształów i diamentów, więc będę musiał mu zaznaczyć, że tak to wygląda. Dobra, troszkę żeśmy poulepszali, mimo wszystko troszkę żeśmy tych ziomków poulepszali. Jeszcze weźmy troszkę, myślę, że jeszcze spokojnie możemy wziąć kilka diamentów, zobaczmy. Dla naszego wojownika chociażby. Taki trochę mały diament, a lepszy mały diament niż żaden. Dla naszej łuczniczki też, tu widzimy, że możemy. Możemy, bo ona też ma dużo slotów, co nie? Dobra. No dobra, i co, to spróbujmy sobie ten, teraz może uda się coś przejść. Nie no, chyba teraz pokonamy tego już. Walcz, byczku, walcz! Dobrze. No i pokonany, i to dobre, dobre dla mnie nie, dla mnie średnio dobre, bo ja jestem pod siłę. Ale dobre dla na przykład, o, dla niej troszkę dobre. No, nie za dużo, ale troszkę lepsze, w sumie takie ulepszenie, a dobra, damy. Damy. I teraz tak, odzyskaj klejnot. I teraz tak, no i kolejnego pokonaliśmy. Jeszcze trochę by się klejnotów przydało, co nie jest strasznie drogie, co prawda. Dobra, będziemy musieli trochę przeoszczędzić. O, to temu zamienimy za to. O, dobrze. Dobrze, no i co, no spróbujmy pokonać jeszcze kogoś. Może się uda pokonać raptora ryczącego. Kto wie? Może pokonamy kolejnego bydlaka, a może i nie. No i niestety, chyba postać jest stanowczo za silna. No. Generalnie pamiętam, że kiedyś jak rozwijałem sobie Shakes and Fidget, to szczerze mówiąc, totalnie nie pamiętam, żebym miał taki problem z tym. No nie wiem, szczerze mówiąc, zawsze mi się wydawało, zauważyłem, że tutaj Alex je, bo teraz jako, że gram na specjalnym koncie, to te grzybki praktycznie codziennie tam jakieś dostaję. I szczerze mówiąc, ja nigdy nie miałem problemu z grzybkami i jestem bardzo zdziwiony, jak to Alex robi, że tych grzybków nigdy nie ma. Naprawdę, nie mam pojęcia, jak on to robi. Ja pamiętam, że spokojnie miałem i to miałem taki do całkiem sporą ilość w zapasie, a to jest praktycznie cały deficyt. Ja wiem, że ulepszanie tego bardzo dużo kosztuje, ale nadal to jest ciekawe. To tak, ważne rzeczy, które na pewno są do poprawy. Generalnie już jest duży progres. Pupilet, pomimo tego, że miały niektóre nie miały zły start, to teraz się już tam powiedzmy, kurde, kto go nakarmił? Ponika nakarmiłeś dzisiaj? Czemu nakarmiłeś dzisiaj ponika? Dobra, w każdym razie ponika nie karmimy. Karmimy plutoida, nawet jeśli mamy tyle tych jedzenia.
Karmimy tutaj Hompa, to jest normalnie. Tutaj tego Kroksa karmimy, bardzo dobrze. No a tutaj Orzeszkuna, dlatego że był błąd i Ponikona nie zaczęliśmy od Ponikona, więc tego inwestujemy. No, no i co? No trochę źle pupile w start, ale już jest lepiej. Na, jeśli chodzi o zmiany teraz, to na pewno będzie trzeba no uzbroić wszystkich naszych gałganów. No nie ma bata, trzeba ich trochę pouzbrajać, bo sytuacja jest jaka jest. Są nieuzbrojeni, no i będzie trzeba cisnąć lochy, bo teraz to jest ten moment, że te lochy naprawdę będzie można nieźle pocisnąć i całkiem mocno sobie tych naszych gałganów poulepszać, więc tutaj trzeba będzie mocno w to pójść. Więc to mi się wydaje, no to mi się wydaje, że no jest dosyć ważne mimo wszystko, co nie? Że to jest mimo wszystko dosyć ważne, no i fajnie by było, żeby to gdzieś tam, wiecie, żeby to gdzieś tam pykło, co nie? No, on tutaj wiadomo, tu ulepsza wszystko, ale no, ulepszenia kosztują 200 chyba grzybków za ulepszenie, to jest dużo. No, ale niestety też musi myśleć o naszych tutaj, naszych pobratańcach, bo to jest ważne, mówię o Aleksie. No, i co tu jeszcze mam do powiedzenia? No i przede wszystkim trzeba tutaj wspomnieć o tym, że jednak te rzeczy z toalety lepiej nie nakładać, bo po prostu świecie. Potem, jeśli ulepszamy te przedmioty, to potem rozmontowując je, nie dostaniemy za nie surowców. Czyli tam dostaniemy jakąś ograniczoną ilość surowców. Z tego, co tam słyszałem, tak się po prostu nie robi. Chociaż wiecie, ja też dużo rzeczy jeszcze o Shakes and Fidget nie wiem. No, ale no cóż, no jesteśmy trochę daleko, ale pomału pniemy się ku górze. No i tak właśnie, pamiętajcie, link do gry znajduje się w opisie, tak właśnie kończy się ten krótki odcinek z Shakes and Fidget. No, co tu dużo gadać, nie mam chyba nic do dodania, tak wygląda moja postać na nowym serwerze, gdzie troszeczkę trenuję Aleksa w graniu moją postacią i miejmy nadzieję, że Aleks prędzej czy później będzie równie mistrzem jak ja grania w Shakes and Fidget. Powiem wam, że to jest taka ciekawa odskocznia, bo tak człowiek nie skupia się maksymalnie, że on musi rozwijać, ale patrzy, jakie błędy popełnia początkujący i mówi mu, co musi poprawić. Dobra, ja się z wami żegnam, piąteczka dla was. Pamiętajcie, oglądajcie odcinki z Shakes and Fidget, bo to zawsze wsparcie dla mojego kanału. No, elo!